Kochani, zapraszam do oglądania kolejnego odcinka Pomysł na Życie Naturalnie Almecne. Będziemy tutaj w Śliskiej Aleluji gotować razem z blogerkami Basia Schmidt i Ilona z Mam in the City. I przede wszystkim będziemy się resetować na wsi pośród zwierzęta i piękna natury. Hej, cześć! Zapraszam tutaj. Cześć! Bardzo świetne jest to miejsce. Mi się przypomniały wakacje u babci mojej. Nie wiem, czy masz podobne wspomnienia, tak. Ale te wszystkie sery, zwierzęta chodzące, ziółka, zapach, powrót do dzieciństwa na maksa. Tak. Mieliśmy świetną przygodę, żeby zbierać wszystkie te dziki żółwie, zrobiliśmy z tego lemoniady. Fantastyczna sprawa, bardzo... Bardzo fajnie się czasami tak zresetować całkowicie i pokazać, wyjechać. Pokazać dzieciom zupełnie inny świat, pokazać zwierzaki, oprowadzić je po takim gospodarstwie. Super. Kochani, teraz mamy pyszny krupnik mazowiecki przy sobą, czyli z kaszą jaglaną i z warzywami porosole oraz ziemniaków. Do tego jest kromka z serka almety śmietankowy. Możesz sobie dodać zioła, będzie fajnie, będzie wiejskie, sierskie, zdrowe. Samowolka to jest super, naprawdę super. I super są też te wszystkie rzeczy, które tutaj są na stole. Basia, słuchaj, jesteśmy tutaj na stanowisku gotowania, ty masz twoje stanowisko tam i zajmiesz się szparagami. Tutaj grzankę z wiejskiego chleba, smarowany serkiem elementem śmietankowym, do tego grillowane szparagi, halloumi tutejsze oraz te zioła, młode pędy chmielu. Bardzo, że przyjechaliście tutaj, Śliska Aleluja. Mieliśmy super fajny spacer po okolicach, widzieliśmy fajne zwierzątka, duży plac zabaw i wspólnie również z Basią zebraliśmy dziki żół, żeby zrobić lemoniady i pyszną grzankę z tutejszym serem halloumi oraz serem kamety śmietankowym. A z Wami, kochani, robiliśmy cudowny krupnik, taki mazowszy z kaszą jaglaną i serkiem almety śmietankowym również. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję do zobaczenia również w takim oficie stół. No i teraz można już jeść. Dziękujemy. Dziękujemy. Kochani, spędziłem super dzień w Śliskiej Aleluji. Tu jest mnóstwo atrakcji, bardzo polecam. Wspólnie z blogerkami Basia Schmidt oraz Ilona i cała rodzinka wspólnie gotowaliśmy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Almette Pomysł na Życie Naturalnie.